Na co dzień zajmuję się koordynowaniem pracy mojego zespołu. Jest to codzienne wyzwanie, a zarazem ogromna satysfakcja. Jestem dumna, że mogę się rozwijać, jednocześnie pomagając w rozwoju innym. W tym środowisku każdy znajdzie coś dla siebie. Mogę rozwijać się zawodowo, ale również współtworzyć to otoczenie. Tutaj liczy się głos każdego z nas. W naszej fabryce mamy teraz 4 grupy pracownicze, tak zwane grupy ERG. Jestem zaangażowana w pracę w 2 grupach, w Women in Action i w Trability. Women in Action zajmuje się wsparciem kobiet w miejscu pracy. W Dell Technologies wspieramy rozwój kobiet w branży IT. Prowadzimy program mentoringowy dedykowany dla naszych kobiet. Organizujemy babskie wieczory w IT oraz wszelkiego rodzaju warsztaty, bo przecież IT nie jest dedykowane tylko dla mężczyzn. Pracę w Dell Technologies rozpoczęłam prawie 4 lata temu, biorąc udział w programie stażowym. Przez ten czas miałam okazję pracować już na różnych stanowiskach, co pozwoliło mi na szerszy pogląd, jak funkcjonuje duża międzynarodowa firma. Mój zespół składa się ze 120 osób. Są to osoby z różnym doświadczeniem, w różnym wieku. Ta różnorodność jest bardzo ciekawa. Każdy jest inny, z każdym się inaczej współpracuje i dlatego jest to dla mnie fajne wyzwanie, że mogę poznawać wiele osób. Swoją przygodę z Dell Technologies rozpoczęłam od roli początkującego specjalisty w naszej fabryce w Łodzi. Natomiast od kilku lat pracuję dla biura w Warszawie, gdzie prowadzę rekrutację na kluczowe stanowiska zarówno dla naszego lokalnego zespołu, jak i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spokojnie udaje mi się pogodzić pracę na pełnym etacie wraz ze studiami doktoranckimi. Firma jest bardzo elastyczna, dba o swoich pracowników, jak i również o ich work-life balance. Jest po prostu ludzka. Jeśli tego potrzebuję, mogę pracować spoza firmy, z domu lub innego miejsca. Odprowadzam dziecko do żłobka i mam czas zająć się swoimi projektami. W tej pracy bardzo sobie cenię fakt, że poza rozwojem zawodowym mam możliwość rozwijania swoich pasji. W Dell Technologies nie boimy się dynamicznego działania, innowacyjności i podejmowania wyzwań. Jednak nie liczą się tylko i wyłącznie nowoczesne technologie, ale i relacje międzyludzkie. Spędzamy ze sobą dużo czasu poza pracą, biorąc udział w różnego rodzaju grupach zainteresowań. Po prostu bardzo lubimy spędzać ze sobą czas.